Dzień dobry moi drodzy, z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam was na materiał, w którym przejrzymy sobie najnowsze informacje odnośnie gry Black Myth Wukong, a następnie zobaczymy nowy gameplay i nowy trailer. To będą rzeczy, których jeszcze nie oglądałem, więc to będzie też taka moja pierwsza reakcja i pierwsze komentarze, ale najpierw przejdźmy do konkretów, czyli do informacji, które mamy na Twitterze. Oczywiście wszelkie linki do źródeł znajdziecie w opisie tego materiału. Serdecznie zapraszam, żeby się zapoznać. I co jest ciekawe, to tutaj Maciej zapytał, czyli to nie będzie Souls-like? Mam nadzieję. To będzie bardziej Souls-like. Mamy odpowiedź, co jest dość ciekawe, bo widziałem już różne głosy, dość sprzeczne, czy to będzie Souls-like, czy nie. No, widać, że to będzie mocno zmodyfikowana formuła, przynajmniej na to się zapowiada. Jak to będzie w rzeczywistości, pewnie się okaże na premierę dopiero, chyba że twórcy zdecydują się wypuścić jakieś demo, na co bardzo liczę. No, ale przejdźmy, słuchajcie, do oczywiście konkretów. No, wiadomo, że to będzie RPG akcji tak naprawdę. No, ale to jest zbyt ogólne pojęcie, więc ciężko coś więcej z tego wyciągnąć. No i jeżeli chodzi o właśnie te newsy, no to czytamy, że przede wszystkim, co jest najważniejsze i wymienione jako pierwsze, nie będzie otwartego świata. Myślę, że w takiej grze to jest tak najbardziej plus, jeżeli to wszystko będzie skondensowane bardziej na kształt takiego Dark Souls 1, no to myślę, że to może naprawdę się fantastycznie sprawdzić. Będziemy mieli również, mimo tego, że nie ma otwartego świata, no to będą ukryte ścieżki bossowie, czyli nie będzie to, przynajmniej w założeniu, jakoś bardzo liniowe, mam nadzieję. Mam nadzieję, że ta eksploracja będzie serio nas nagradzała w jakiś sposób. Historia jest właśnie liniowa i łatwa do zrozumienia, czyli pytanie, czy to będzie serio tak totalnie wyłożone na tacy, że nie da się tego skipnąć, nie będzie opcji, żeby czegoś nie zrozumieć, czy bardziej to będzie przypominało, nie wiem, takie Sekiro na przykład, czy Nio. Do tego będziemy mieli różne rozdziały i poziomy w nich zawarte i misje poboczne. Okej, czyli ten czwarty i piąty punkt to pachnie faktycznie jak Nio trochę, nie? Ciekawe, czy to będzie tak, że będziemy mieli właśnie mapę świata do wyboru i tam będą różne rozdziały do wyboru w ramach tej mapy, a potem w ramach tych rozdziałów będą kolejne misje do wyboru, w tym misje poboczne odrębne i będziemy się po prostu teleportowali pomiędzy nimi, czy to, no właśnie, czy to będzie mimo wszystko zamknięty świat, ale tam będą jakieś misje? Kurde, dziwnie to brzmi. Chyba, że chodzi o, chociaż to nie jest side quests, tylko side missions, więc raczej bym obstawiał takie coś, jak było w Nio, no ale zobaczymy. Po każdym bossie możesz przeczytać jego historię, czyli bardzo soulsowo, pewnie jakiś item będzie wypadał, żeby przeczytać sobie oczywiście jego opis. No i będą zapadające w pamięci postacie, wszystko będzie dopracowane, no z tym zobaczymy oczywiście na premierę, jak to będzie faktycznie wyglądało. Kreatywność jest kluczowa w walce, mam nadzieję, że to będzie oznaczało mnogość buildów, chociaż po tych gameplayach jakoś tak się nie zapowiada, przynajmniej na razie, ale może twórcy są bardzo oszczędni w prezentowaniu po prostu tego. Wukong jest postacią bardzo humorystyczną, no to akurat bardzo pasuje, więc myślę, że mogą być niezłe jaja. Wrogów możesz pokonać bez użycia przemocy. Ha, a to jest ciekawe. Ciekawe w takim razie, czy tu chodzi o jakieś ogłuszanie, czy po prostu, że można jakoś otoczenie wykorzystać do tej walki? Ciekawe. Poziom trudności bardziej podobny do Jedi Fallen Order. To jest ciekawe porównanie. Fallen Order nie grałem, ale chyba tam były różne etapy, nie? Jeżeli chodzi o poziom trudności. W sensie niektórzy bossowie byli dość wymagający, ale chyba to nie była jakaś super trudna gra. Tak słyszałem, nie wiem, możecie dać znać w komentarzach. Brak opcji wyboru poziomu trudności. Okej, czyli to każdy doświadczy po prostu tej samej gry. Bossowie są szybcy i brutalni. No to właśnie pytanie, czy to Jedi Fallen Order było takie trudne, takie brutalne, czy bossowie będą jednak wyśrubowani? Zwykli przeciwnicy są słabi w porównaniu, jak rozumiem, z bossami. No to, no wiadomo, no bossowie muszą się odznaczać jakoś tak, że to jest naturalne. No i gra wygląda fantastycznie i jest też niesamowicie płynna. No to mówię, to zobaczymy, zależy od konfiguracji, pewnie peceta, zależy od platformy, na której się będzie grało. No mam nadzieję, że faktycznie będzie tak, jak tutaj podają. Za miesiąc, słuchajcie, się już przekonamy, na kanale będzie seria. Mam nadzieję, że uda mi się grę w całości wam również pokazać. Jeżeli oczywiście będziecie mieli jeszcze jakieś informacje, czy coś się pojawi, to podrzucajcie też. A teraz, słuchajcie, przejdźmy sobie do obejrzenia trailera, dość szybkiego, dynamicznego, krótkiego, a po nim lecimy z gameplayem, który już widziałem, że trwa trochę dłużej. Widziałem w sensie, że trailer trwa krótko, a gameplay długo, jakby co. O to mi chodzi. Przejdźmy do materiału pierwszego.
Oficjalny trailer, Wii Game Event trailer z kanału IGN, tak jak mówiłem, linki wszelkie w opisie. Przejdźmy i zobaczmy, minuta 38. Jak to się... Okej. Okay. Jak to się prezentuje? Sprawdźmy. Te śnieżne lokacje super wyglądają. Ale oni już długo chyba tę grę robią w ogóle. Pierwsze doniesienia to już parę lat temu się, kurde, pojawiły. Z 3-4? Okej, okay, ściągnięcie. I tego... Tego przeciwnika chyba już pokazywali kiedyś, mam wrażenie. Mam wrażenie, że... Ta walka... Wygląda mega płynnie, to wygląda spoko, ale mam wrażenie, że niektóre animacje są strasznie sztywne, nie? Widzieliście, jak on przeszedł do tej pozycji? Taki jakby... Jak on tutaj szybko animację zmienia? Tak... Zmienił się w kamień, coś a la, nie wiem, w Mortal Shellu po prostu. I mam wrażenie, że w ogóle już jest mega blisko premiery i na razie mało wiadomo, nie, na temat tej gry. To jest też takie dziwne, mam wrażenie, jeżeli chodzi o marketing trochę, że te materiały pojawiają się na jakichś losowych kanałach, które często mają naprawdę mało subów i one jakby, nie wiem, jak tam się znajdują, jakieś gameplaye dziwaczne, a na tych oficjalnych jakichś kanałach to prawie niczego nie ma, tak naprawdę. Ja nie wiem, możliwe, że takie mają podejście, możliwe, że to jest kwestia budżetu, bo generalnie zainteresowanie tym Wukongiem jest naprawdę spore. Więc mam nadzieję, że to się uda. Wiecie, jakie są doświadczenia z grami, zwłaszcza w ostatnich latach, więc ja staram się nie hypować. No kurde, w niektórych miejscach to wygląda naprawdę fantastycznie. To ściągnięcie tego przeciwnika na przykład też trochę dziwnie wyglądało z powietrza. Takie strasznie sztywne przejście było z tego miejsca nagle do tego, nie? To przybliżenie tej kamery było takie... Kurde, aż za szybkie, nie? Ale mam wrażenie, że generalnie nasza postać w ogóle też chodzi bardzo powoli, ale to może na gameplayu zaraz sobie zobaczymy, do którego teraz, moi drodzy, przejdziemy. No i moi drodzy, jesteśmy już na kanale VGC, gdzie mamy nowy gameplay w 4K. To jest duży plus, bo to jest wyższa rozdzielczość niż na IGN ten trailer był wrzucony, nie wiem dlaczego. O, no i tutaj zobaczymy trochę więcej gry. Kurde, w pierwszej chwili myślałem, że to jest bazyliszek Dark Soulsowy. Nie no, ale totalnie inaczej to wygląda. Ale widzicie, jak nasz bohater strasznie powoli biega, nie? Dziwnie to wygląda. Zobaczcie, jak on się porusza. On wygląda jakby miał na sobie... jakby miał fatrolę mieć, nie? Jakbyśmy mieli jakąś zbroję Havla, bo on ledwo biegał. A on jest, przecież kurczę, w leciutkich szatach. To jest jakiś małpis, zwinny wojownik z kijem, z jakimś kosturem. I biega naprawdę powoli, ociężale. Mało dynamiki jest w tym. Ta animacja już dużo lepiej, tak odchylony trochę biegnie. W bok fajnie to wyglądało. O, no, na sprincie już też dużo lepiej, ale ten truch to jakiś taki... Może kwestia animacji. Aj, czułe punkty. Okej. Okay. I dwa rozwalone. No, fajny bosik. W sumie, jak mam takiego, nie wiem, smoka chińskiego, to nie jest jakiś potężny. Kurde, myślę, że więcej pokażą z tego. A, to naszą kopię tworzy. Ale to perfekcyjny unik? Czekaj, czy to może uwagę wroga skupić na sobie na chwilę? Byłaby ciekawa forma nagrody za idealny unik. Ej. No, chyba... Nie. Tak, skupia chyba uwagę wroga. A, bo on z takim delayem po prostu walił w te miejsca, gdzie byliśmy przed chwilą. Przypadkowo, nie? No, dwa razy to zrobił. Kurde,
Kurczę, widzicie, jak jest taka seria ataków, to totalnie nie czuć siły tego uderzenia. Przy tych mocnych uderzeniach, no faktycznie jakoś na chwilę możemy go wytrącić i coś przerwać, co on robi, ale te serie ataków kijem, to tak jakbyśmy w powietrze walili. Zobaczcie. Teraz. Nic. Ja wiem, że to jest kij, nie? Okej. Okay. To fajnie wygląda. Bardzo dynamiczne przejście z kamerą. To jest chyba w ogóle pierwsza tak duża gra tych twórców. A, taki bumerang trochę. Dobra. Zrywy z szarżą. No jest to widowiskowe. Ciekawe, czy to będzie boss, czy to jest jakiś taki bardziej mini-boss. Elitarny przeciwnik. Ciekawe też, czy to klonowanie się jest normalną mechaniką, czy to jest jakimś skillem, na przykład nauczonym się. Znaczy, którego możemy się nauczyć po prostu. Okej, szkoda, że HUD jest w ogóle wyłączony. Jestem mega ciekaw, jak to wygląda. Ile staminy kosztuje nas uderzenie, ile unik. Ile ciosów możemy przyjąć, patrząc na HP. Okej. To wyglądało na solidny cios. No to też. A może tak być, że na tym gameplayu nie da się zginąć, nie? No się nie leczy jakby w ogóle. No, nie był to perfekcyjny unik. Taki też szczegół, ale mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób, skoro my nie możemy tworzyć naszej postaci, mamy tego Wukonga, to on będzie w jakiś sposób gadał czy coś takiego, nie? Albo reagował chociaż na to, co się dzieje. Dobra, myślałem, że to jest maska w pierwszej chwili. Kurde, takie dźwięki są jak w niego nawala, jakby... O Jezu, jak było szkło tłoku. Co jest? To się nieźle w Godfreya bawi. Okej, aż zwalnia wszystko przy tych unikach. Ale obszarówka przerąbana, nie? Na początku będzie, żeby się nauczyć. A, super. Zrespił milion wrogów. O kurde! Slasherowe normalnie bardziej się zaczyna robić. Okej, chociaż giną po chwili. Ale chyba jeszcze zadając obrażenia, no. Jezu, jak ja nienawidzę takich przeciwników, którzy respią. Jakiś syf. No nie atakuje jakoś wiele razy, nie? Ten akurat gość. Co, on już leży? Czy to jest... Nie, po prostu obalony, okej. Okay. Czy obstawiałbym, że widzimy bossów w tej sytuacji? Wątpię, żeby tak długo się walczyło z jakimiś tam elitarnymi przeciwnikami czy minibossami. Okej, nie dowiemy się, co to robi. Czy to jest heal, czy to jest obszarówka? Kurde. Kuna z Tekena. Oj, tu... Kamera będzie problemem. Jak pod niego podejdziemy. No jak stoi dalej, to spoko. Obejmuję go całego. Okej, możemy zamrozić przeciwnika? To będzie mega OP. Nawet jeżeli to będzie miało duży cooldown. To wiecie, macie jeden atak, jakąś obszarówkę czy coś, czego nie potraficie uniknąć. Mrozicie go i ciśniecie. Chyba, że to będzie jako przedmiot jednorazowy.
No powodzenia z tym kijem. On kurde płonie cały. Okej. Jezu, ile oni pokazują! Żaba. Serio jak w tych Star Warsach. Ale dość zróżnicowane są te tereny, trzeba też przyznać. Ciekawe na ile godzin w ogóle sama gra będzie starczała. Ej, ta walka mi się podoba. Mega dobrze to wygląda. No nie, nie mów się. Ale kurczę, powiem wam, że naprawdę ten gameplay to jest dziwne, ale wygląda lepiej niż trailer, bo trailer tak jakby chciał maskować wiele rzeczy. Są tu jakieś niedociągnięcia. Definitywnie. No ten atak akurat obszarowy wydaje mi się, że będzie masakryczny, bo on... No, to nie to, ale to co za chwilę nastąpi, bo on nie jest jakoś tak sensownie zakomunikowany, nie? Jego timing. Nie wiem, czy na nim mamy w ogóle aimframesy, czy możemy tego pounikać. No. Ten błysk fajnie jakby chwilę wcześniej był, żebyście rolowali, kiedy on następuje, no ale... Nie wiem, może to... Będzie proste do nauczenia. Nie mają też na przykład ci przeciwnicy, z tego co widzę po tym gameplayu, takich na przykład serii 10-15 ataków, tylko raczej 2, 3, 4 uderzenia, czasem jedno potężne i dają nam chwilę przerwy. Generalnie mega dużo jest okienek na to, żeby poatakować. Kurczę, nie no, fajnie to się zapowiada, tak szczerze mówiąc, nie? Serio. To się naprawdę spoko zapowiada. Poza tą hordą wrogów. Tylko, ja mówię, na spokojnie. Zobaczymy na premierę, jak to wszystko, słuchajcie, będzie wyglądało i na pewno sobie to przetestuję już w sierpniu. Liczę na to, że twórcy zdecydują się jednak na demko, skoro tyle tych gameplay leci na YouTube'a, to ja nie widzę powodu, żeby nie dali jakiegoś małego obszaru ludziom do wypróbowania. Lies of P pokazało, że tworząc demo naprawdę można dużo zyskać przychylności i zainteresowania. Także oby jak najwięcej twórców szło w taką stronę, no i przede wszystkim oby tutaj twórcy Black Myth: Wukonga poszli w takim kierunku. A jak wam się to, słuchajcie, podoba? Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Jeżeli materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie o lajku. Zachęcam do subskrypcji kanału, żebyście też właśnie Wukonga nie przeoczyli na moim kanale, ale też i innych materiałów. Będę postaram się was oczywiście informować o takich ważniejszych newsach związanych z tą grą, no bo nie ukrywam, nie, to jest ten tytuł, na który najbardziej czekam w najbliższym czasie. Czekam też na nowego Kingdom Come'a, ale no Black Myth: Wukong, no to jest akurat taki mimo wszystko soulsowy tytuł, który no jest największą premierą od czasu właśnie DLC Shadow of the Earth 3 do Elden Ringa. Tymczasem, moi drodzy, to było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o lajku. No i oczywiście piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja już nie przedłużam. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.